Klasyczna tetradrachma ateńska, tak zwana słówka z racji ikonografii rewersu, gdzie widzimy stojącą sowę i legendę Ate, skrót od Atenion, czyli Ateńczyków. To swoisty dolar, czy też euro świata antycznego, ponieważ tego typu monety przyjmowano i naśladowano w całym niemal basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza w jego wschodniej części. Począwszy od naukratis, gdzie bito naśladownictwa tego typu monet, a skończywszy na terenach Syrii i Palestyny, czy też antycznej Judei, gdzie też tego typu naśladownictwa w dużej całkiem ilości mamy. Cezurą jest tutaj rok 454, kiedy skarbiec Związku Delijskiego został przeniesiony do Aten, to wtedy właśnie wysypała się produkcja suwek, natomiast terminus antequem wyznacza rok 404, przegrana wojna peloponeska, kiedy to wskutek okupacji spartańskiej nastąpiła przerwa w produkcji monet przez Ateny.